Kolejny dzień na służbie. Słuchajcie, dzień chyba 11 dokładnie. Fahrenheit 451. Słuchajcie, koniobijcy, zanim zacznę o mandatach. Jest delikatna sprawa. Słyszeliście pewnie o Patryku. Niech mu ziemia lekką będzie. Jeżeli jakaś kanalia z prasy będzie węszyła w sprawie morda w kubeł. Zrozumiano? Kelly, nie posłuchałeś. Ale o co chodzi, szefie? Mówiłem, żebyś nie węszył w sprawie Lestera. A ty jednak swoje śledztwo musiałeś poprowadzić. Szefie, to moja druga natura. Zapamiętaj, że tu masz słuchać mnie, a nie swojej drugiej zoofilskiej natury. Jasne? Tak. Kelly, a co z samochodem, który miałeś przeszukać? Był w twojej okolicy, dostałeś komunikat przez radio. Szefie, uciekł mi. Dobrze, że twoi koledzy lepiej się spisali. Zgarnęliśmy go wczoraj. Notujcie zadania. Moja zmiana. Sprawdzajcie światła, gumę i parkowanie. Wszystko. Bylebym dostał na koniec dnia 12 dowolnych mandatów. Z mniejszej liczby... Spójrzcie na swoje dłonie. Prawdopodobnie mają po 5 palców. Użyjcie ich do liczenia. Postarajcie się choć raz. To wszystko, ulica czeka. Dobra. 12 mandatów, więc zrobienie 24 będzie bardzo trudne. Wal jak leci. Nie musisz mi przypominać. Muszę i lubię, szef. Dobra, na razie. Dobra, na razie. Pierwszy mandacik za... Nie, no kolego, nie. Już. I po bólu. Dobra, tutaj mamy chyba oponki. Pamiętaj o mandatach. Sprawdź oponki. Tak, oponki do wymiany. Kolego, ogumienie tutaj ładne, pyk. Nie, no znowu będzie tru dupę. Nie, nie piorek, kurde, masz mandat, bo wykroczenie zrobiłeś, tak? Dziękuję, dobranoc. Oponki, nie oponki. Z panią Hooks można by było porozmawiać, tak by the way. Może by nam coś powiedziała. Ktoś tutaj parkuje. Nieładnie. Za światełka wypadałoby też wystawić jakieś. Od 615 z panią Hooks moglibyśmy porozmawiać. Może. Dzisiaj by się udało. Posterunkowy Kelly. Ja do pani Hooks. Proszę. O, jednak. Pani Hooks, tak mi przykro. Pani Kelly. Lester to był drań. Może pan to już wie. Wystarczy popytać. No cóż, rzeczywiście popytałem. Dziwkarz i pijak. Ale dzieci kochał. Wie pan? Wie? Skurwysyn. Pani Hooks, kto mógł to zrobić? A skąd mam wiedzieć? Jakiś rogacz, któremu żonę wygrzmocił? Może zazdrosny chłopak? Albo jakiś polityk, któremu coś obiecał? I nie dostarczył. Polityk? Lester działał w polityce? Działał. Chyba jako Alfons tylko. On się nie znał na polityce. Coś mówił? Czegoś się bał? On był zawsze w świetnym humorze. Alkohol, dziwki, narkotyki. Jebany król życia. Zaniedbywał panią? No nie, pieniędzy raczej nie brakowało. Dom mieliśmy kupić. Dzieci go uwielbiały. Rozumiem. Nie, nic pan nie rozumie. Ja to cierpliwie znosiłam. Pomyślałam, że się kiedyś zmieni. Obiecywał, prosił, szuja. Miał już przestać, ale pojawiła się ona. Kto taki? Angie, ta chuda, czarna suka. Non-stop za nią latał. Mówił, że to nasza przepustka do nowego życia. Ta Angie? To kto to? A, taka dziewczyna z naszej ulicy. Dziwka zwykła, choć ładna. Ale, panie Kelly, ostatnio Lester był bardziej zdenerwowany. Zmiany nastroju złorzeczył na Angie. Coś tam się stało. Coś zginęło jakiemuś ważniakowi. I na nich mogło spaść podejrzenie. Myśli pan, że to dlatego zginął? Nie wiem, staram się to odkryć. Może ta Angie coś wie? Gdzie ją znajdę? Niech pan popyta czarnych na ulicy. Będą wiedzieć. Dobrze, tak zrobię. Rany, dzieci.
Muszę znikać. Policja zajmie się pani bezpieczeństwem. Panie Kelly, komu takie bajki? Lepiej niech już pan idzie. Mandaty wylepiać. Ja mam co robić. Rozumiem. Dziękuję za poświęcony czas. Widzenia. Tu widzę mandacik. Wystawienia. Zaparkowanie w miejscu, gdzie mi wolno parkować. Kolego. Możemy od razu hol wezwać. Tutaj mamy światełka i parkowanie. No nie, 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 nie. Kolego, ja mam do wystawienia bardzo dużo mandatów. Więc nie ma takiej opcji, żebym cokolwiek od ciebie przyjął. Dobra. O, tutaj nie. 7 mandatów. Znaleźć Angie. Parkowanie. Dobra. Tutaj mamy kolejne parkowanie. A tak by the way, to ten na hol może iść. Kolejne parkowanie. Pyk, mandacik. Tym razem wariata przed kościołem. LOL! Grozi, że podpali się w samo południe. Wysłaliśmy wsparcie. A negocjatorzy? Kategorycznie odmówił. Jego znajomy czeka przed kościołem. Twierdzi, że tylko ty możesz zapobiec tragedii. Ja? Nie pytaj tyle. Idź porozmawiaj z jego znajomym. Czeka przed kościołem. Do niego nie zbliżaj się. Wtedy podpali się od razu. I zwolni hydrant. W razie czego straż musi mieć miejsce. Przyjąłem. Kurwa, dlaczego to wszystko na mojej zmianie? O kurwa, gość ma karnister. Nie, nie rób tego. O kurwa. Czekaj, był detektyw. A pan kto? Jestem przyjacielem pana Geckiego. Jego, tego wariata oblanego benzyną? Żaden wariat, jak możesz. Gecki nie zwariował. To akt desperacji. Stracił syna. Rozumiem, przykro mi. Niech pan tu czeka. Zaraz wrócę, tylko hydrant odblokuje. Może go pan uratować. No właśnie, chcę hydrant odblokować, bo będzie przypał. Pyk, cyk. Dobra. Odholowanko. Spoko, teraz. Jestem. Co to za historia z synem? Syn Greckiego był policjantem. Zginął na służbie, wystawiony przez kolegę. Walter obwinia was. Twierdzi, że ktoś w policji zatuszował sprawę. O czym pan mówi? Co to była za sprawa? Grecki przeprowadził śledztwo i napisał artykuł. Ale żaden wydawca go nie chciał przyjąć. Dlaczego nikt nie chciał go wydać? Dlaczego? Bo pozbyliście się dowodów. Jego partner, ten skurwier, Lane, miał powiązania z gangiem. Mówił pan, że mogę pomóc. Jak? Proszę przeszukać mieszkanie Blaine'a. Nie mam nakazu. Potrzebujemy jakichkolwiek dowodów na jego powiązania. Tylko to może przekonać wydawcę. Tu są notatki Greckiego. Wszystko pan w nich znajdzie. Mam mało czasu, proszę działać. Był pan detektywem, tylko pan może go uratować. Ale gdzie ma Blaine 609? Możesz ty w życiu, przecież to jest strasznie daleko. 609, 609, 609, 609, dawaj, 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 dawaj. Jeszcze tam gang coś chciał. Ale to później. 609, Blaine. Blaine jest. Tu posterunkowy Kelly, proszę otworzyć. Dobry moment na przeszukania. A, sąsiedzi otworzą, przepraszam. Przepraszam, przepraszam. Proszę otworzyć. Już panu otwieram, proszę. Zamknięte. Próbuję otworzyć. Drzwi nie ustępują, zamknięte. Wyważ drzwi. Może nikt nie usłyszy. Jestem w przedpokoju. Sprawdź pokój. Szukaj w pokoju. Sprawdź szafę. Garnitury, nic przydatnego. Szukaj w pokoju. Ciekawe. Właściciel Cherio, skipera. Kupił go za bezcen od Diggsa. Zabierz dowód, przyda się. Wszystko już tu sprawdziłem, jestem w przedpokoju. Sprawdź kuchnię. Nieźle wygląda. Szukaj w kuchni, sprawdź szafki. Talerze, stół, mąka, co by mi pomogło. Szukaj w kuchni, sprawdź lodówkę. Lista zakupów, lista z numerami telefonów. Jeren, Big Price i paru innych gangu. Weź listę. Przyda się, Bray ma coś na sumieniu. Szukaj w kuchni, sprawdź parapet. Puste butelki. I rewolwer. Ma usunięte numery seryjne. Zabierz rewolwer. Bardzo podejrzana sprawa. Szukaj w kuchni. Do sprawdzenia stół. Wszystko tu już sprawdziłem. Dobra, czas się zbierać.
Wyjdź z mieszkania. Okej. Teraz gdzie? Zadzwonić do... zadzwonić. Ale zadzwonić to będzie gdzieś tutaj budka telefoniczna chyba, nie? Niedługo, przynajmniej powinna być. Przed Moonwalkiem. O, właśnie. Pyk. Josh Brown? W czym mogę pomóc? Posterunkowy Jack Kelly. Zna pan Waltera Greckiego? Trudno, żebym go nie znał. Od miesiąca nie daje mi żyć. Proszę niezwłocznie przyjechać pod kościół. Grecki grozi, że się podpali. Powinienem tego wariata odesłać w diabły. Mam pana pewne dowody w jego sprawie. Jestem w pobliżu, zaraz tam będę. Dobra, przy okazji kierowca nadchodzi. A, kurde. Myślałem, że wystawię jakiś mandacik ładny. Ale tu mogę wystawić mandacik. Zaparkowanie. Staw mandat za parkowanie. Okej, okay, i przyjechał chyba, nie? Pyk. Widzę, że ten gość nie tylko dla mnie jest udręką. Niech się tylko nie zbliża. Spokojnie. Będzie tam stał, dopóki nie wrócę z wiadomością. Masz dla mnie coś konkretnego? Przeszukałem mieszkanie tego Blaina. Jak rozumiem, z nakazem. Jakby to powiedzieć w trybie nagłym. Nic z tym nie zrobię. Do wydania artykułu to powinno wystarczyć. Dobra, pokaż co masz. Lista numerów. Jest tu paru gości związanych z gangiem. A tu jest broń. Usunąłem te numery seryjne. Sama w sobie jest materiałem na artykuł. Poza tym Blaine kupił pół darmo samochód. Od właściciela Lombardu. Podejrzana sprawa. Nieźle. To mi wystarczy. Chcę go widzieć u mnie w biurze. Tylko nie oblanego benzyną. Udało się coś znaleźć? Dostarczyłem mocne dowody wydawcy. Dobra robota. Wierzyłem, że panu się uda. Proszę go tylko teraz przekonać. Ma oddać zapalniczkę i przebrać się. Wydawca będzie czekał na niego w redakcji. Dziękuję. Już do niego idę. 20 minut upłynęło, dobra. Tu 4-2-1, sprawa załatwiona. Zaprowadziłem porządek pod kościołem. Samobójcę odpuścił, a ludzie rozeszli się. Gratulacje 4-2-1, dobra robota. I ludność mnie kocha. Świetnie. Jak tam w ogóle nasze kontakty? Z gangiem mamy troszeczkę niższe, ale dobrze. Nie szuka pan posterunkowej roboty? Mam coś na boku do załatwienia. Już jedno mam, o co chodzi. Musimy odebrać dostawę towaru. Jednak nastąpiły pewne komplikacje. I będzie ona pod 613. To terytorium makaronów. Nie chcę zbierać waszych trupów. Właśnie, z tobą nas nie ruszą. No i teraz pytanie, czy pomóc, czy nie? No pomówmy. Dobra, załatwmy to. Ale odpalicie mi stówkę. Niech będzie. Widzimy się o 3 pod 611. Tylko problem jest jeden. Dowolnych mandatów jeszcze zostały. Problem jest jeden. Czy on nie ma światła, czy coś zepsutego ma? Nie to. O, nie. Czy jak ja bym na przykład nie zagadywał do nich, jak oni sobie tutaj stoją i czekają na mnie, prawdopodobnie jak podejdę i zagadam do nich, żebym zrobił misję, to jak ja bym do nich nie zagadywał, to nie miałbym tej rozterki, że zazwyczaj jedni walczą z drugimi, tak? Czyli musimy tych obronić przed makaroniarzami i z drugą stronę makaronów przed czarnymi, tak? Jakbym w ogóle nie brał od nich tego questa, jak nie muszę, to co by się stało? Stałoby się coś? Hej, szukam Angie. Na pewno wiecie, gdzie ona jest. Nie, nie wiemy. Ona też przy mnie kabluje. Ze mną pogada. Powiedzcie, że byłem. Damy radę się nią zająć. Nie żartuję. Niech się do mnie odezwie. Tak będzie lepiej dla niej. To poważna sprawa. Dobra, dobra. Najpierw musi się znaleźć. Już zaczynam się wkurwiać, że jej nie ma. Serio, niech się ze mną skontaktuje. Dobra, dobra. Okej, staminka pada. O, kolega już wraca. No trudno. Czy tutaj czasem światełko się nie psuje? Nie.
Ale tutaj ktoś stoi na. O, i światełko, i parkowanie. Oświetlenie, parkowanie, proszę bardzo, cyk. Pięknie. Tutaj mamy chyba parkowanie i ogumienie, z tego co się orientuję. O, za tym też się ładny pociągnął tutaj szlagierek. Oponek. Tylne opony są zepsute. O, proszę, jedna oponka tylna jest zepsuta. Wystarczy jako podstawa do wystawienia mandatu. My sobie tymczasem może zjedzmy coś, co? Cyk, cyk, cyk. Nie wiem, kiedy odnajdziemy Angie. Tak, tutaj mamy o trzeciej się spotkać. Tak, to wszystko jest ok. Dobra. Jeszcze tego sobie scholujemy, bo stoi na zakazie. Pyk, polownik. I teraz zobaczmy, czy ten czasem nie ma zepsutych opon. No ma, więc też pójdzie mandacik za ogumienie. Nie, no znowu będzie, kurde, tru dupę. Coco Jumbo, stary. Nie ma Coco Jumbo, bądź nieugięty, bo ja wyrabiam podwójną normę mandatową, rozumiem? Rozumiem, no i świetnie. A ten czas leci, połowa dnia. Kolejny mandacik za parkowanie. Jak oni mi to ułatwiają? Tutaj z kolei mamy chyba ogumienie, na wszelki wypadek sprawdzę. O, właśnie. Czyli jest mandat za ogumienie. I tutaj mandacik za parkowanie. Parkowanie, pyk. Subcio. I kolejny pan, który ma chyba zepsute opony. Tak. Bardzo złe opony, kolega. Kradzież radio odbiorników przy 621. O, cie panie. 621 to trochę daleko, ale damy radę. Mam nadzieję, że złodziej będzie biegł w tą stronę. Tak, jesteś, kolego. Chodź. Chodź, chodź, chodź. Przytulmy się. Najgorzej to jest czekać na ten wóz, żeby odebrać, kurde, tego aresztanta, no. Ona musi wyjść. Jakbyśmy nie mogli go doprowadzić do tego samochodu, tylko ona musi po niego wyjść i z nim wrócić do samochodu. No po prostu. A czas leci. A roboty jest tyle do zrobienia, że od zarypania. Dobra. Prawa strona ulicy. O, widzę światełko zepsute. To wystawiamy mandacik za oświetlenie. Kolejny kolega przyjechał na gumie zepsutej. Tak. Ogumienie. Pyk. Ile tych mandatów miałem? 12, czyli 24 muszę wyrobić na podwójną normę mandatową. A, czyli to będzie ostatni zaparkowanie. O, co zrobiłby Jezus? No bez przesady, nie przyjąłby łapówki na pewno. Masz mandacik i mamy podwójną normę mandatową. Tak, dobrze liczę? Kojarzę pana. Już wiem. Widziałem pana u Louiego w pizzerii. Na miłość boską, ciszej. Panie posterunkowy, potrzebuję pańskiej pomocy. Muszę porozmawiać z waszym naczelnikiem. Nim będzie za późno. Za późno na co? Rodzina Don Talagalia mnie szuka. Potrzebuję ochrony policji. Mogę być świadkiem. Dużo widziałem i dużo wiem. Proszę tylko skontaktować mnie z naczelnikiem. Mafia pewnie sporo by dała za jego głowę. Najlepiej niech mnie pan aresztuje tu i teraz. Centrala nie powinna o tym wiedzieć. Rodzina musi myśleć, że sami mnie zwinęliście. No i nie wiem, co teraz. Dobra, aresztuj. Obyś okazał się przydatny komendantowi. A, będę przydatny. Macie to jak w banku. Jesteś aresztowany. No, zobaczymy, jak to się rozwinie. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Mam nadzieję, że nie dostaniemy od makaroniarzy po głowie, bo wypadałoby, żeby nas nie zabili, prawda? Za to. Dobra, ile było? 12, czyli 24. Mam podwójną normę mandatową. O 3 pod 613. Dobra, nasi ludzie zaraz powinni tu być. Zaczekaj tu na nich. Ja pójdę na naszego gościa na piętro. Okej, czekamy. Zobaczymy, co się wydarzy.
Prawdopodobnie prędzej, że później przyjdzie jakiś makaroniarz. O, właśnie, od Adamskiego wychodzi. Pani Kelly, co się tutaj dzieje? Wszystko pod kontrolą i moim nadzorem. Pana nadzorem. Przypominam, że my też mamy tutaj coś do powiedzenia. Oczywiście. Dajcie nam pół godziny śladu, po nich nie będzie. To uwłacza rodzinę Talaglia. Nie mogę na to wyrazić zgody. Z gangiem może się trochę podreperujemy. Ja jestem tu stróżem prawa. Aresztuję każdego, kto zbliży się do tych drzwi. Zła decyzja, bardzo zła. Gang na... Co? LOL? Dzięki za ochronę, Jack. Nie wyszlibyśmy cało, tu obiecana jest stówka. LOL? W sumie wyszło na nic. W sumie wyszło na zero. Się coś pokręciło, bo dostałem plus za to, że stanąłem po stronie gangu, dostałem plus 10 dla mafii, minus 10 dla gangu i za to, że ich w sumie ochroniłem, dostałem na odwrót. No okej, jak dla mnie jak najbardziej spoko. I w sumie chyba dniówka się będzie powoli kończyć, bo nie mamy już nic, co by mogło nas tutaj zatrzymać. Jedyne co, to mogę sobie ewentualnie tutaj, wiecie, rozdawać jakieś mandaciki albo coś w ten deseń. Ale nic więcej. O, kolega, tutaj widzę i mandacik za ogumienie. Patrzcie, przyszedł koniec. Dobra, odpuszczam. Odpuszczam, żeby nie truł dupy. Ten mandat ma już wystawiony w takim... tutaj chyba coś... Coś padło, w sensie nie opłacił parkometru. I czekamy na koniec dniówki. Myślę, że dniówka się udała. Zrobiliśmy podwójną, NG, wszystkie nasze... Relacje są cały czas takie same, więc jest ok. O, tutaj ktoś ma chyba za oświetlenie, prawda? Tak. Wystaw mandat za oświetlenie. Tak. A to chyba za oświetlenie i za parkowanie. Tak, parkowanie, nie ogumienie, parkowanie i oświetlenie. Cyk, jeszcze można go wziąć na hol. A czemu by nie? Czemu by nie? A tutaj też. Ej, lolololololol. Ktoś tam za szybko biega. No właśnie. A po drugie, kajdanki mi wyskoczyły tak z tego paska na dole. Więc widziałem, że coś się święci. I gość się tak zapierdzielał, to ewidentnie jest właśnie złodziej. I nawet nie zdążyliśmy dostać informacji przez radio, że jest jakaś kradzież. No? Tu centrala, tagują ściany przy 613. Jak widać, przy 613 już mamy gościa porobionego. Tutaj mamy oponki. Tutaj mamy parkowanie i holowanie. O, koleżanka idzie, dobra, dajmy sobie jej spokój. Tutaj chyba wystawiałem już mandacik. No, wystawiałem mandacik. Moglibyśmy jeszcze zagadać do prostytutki, ale może dajmy sobie spokój. I chyba ten dzień wypadł naprawdę nieźle. Tak mi się wydaje. Jesteśmy na zero, a nawet i chyba na plus z policją, bo wykonaliśmy wszystko, co nam kazali. Więc jest spoko. Nie było zbyt dużo latania w porównaniu do tego, co było zeszłego dnia. Zobaczmy, jakie będzie podsumowanie. Pewnie niedługo się znowu upomni ta kobieta o alimenty. 91 do kasy, plus 1 do policji, plus 24 dla ludzi. Ok. Wykonałem normę mandatową, podwójną, 60 plus, ok. Zapobiegłem samobójstwu, dostałem wypłatę, jeszcze coś. Nie wykonałem wszystkich wymaganych zadań? Niby jakiego nie wykonałem zadania? LOL. Nie mam zielonego pojęcia. Jak wcześniej przechodziłem, to też tak było właśnie w tym dniu, że zrobiłem wszystko, myślałem, że zrobiłem wszystko, a tutaj wychodzi, że jednak czegoś nie zrobiłem. Wstawiałem za wszystko mandaty, za opony, za światła, za parkowanie.
Nie wiem, o co kamen. No nic, może ten hydrant jakoś się nie odblokował, a mimo tego, że gościa wziąłem na hol. Dobra, kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. Pamiętajcie, że w opisie pod filmem zawsze macie jakieś linki, na przykład do G2, gdzie są teraz weekly sale z kodem SETO, macie 3% cashback. Więc zapraszam i widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Ten troszeczkę krótszy, bo muszę lecieć. Wybywam na weekend. Trzymajcie się, pa, pa.